No co? Co poszło? Co B? Witam was wszystkich bardzo serdecznie o poranku ze wsi, w tle odgłosy budzącego się życia. No i my w pięknym galowym wyjściu, but jak się patrzy, ostatni krzyk mody i nasz boncel, co malutki. Właśnie wycieliły nam się krówki. I mamy już takie maleństwa. No tak, ty też jesteś maleństwo. Ty jesteś maleństwo. Jest i drugie maleństwo. No, teraz jest czas dla ciebie. Ozzy odszedł, to jesteś ty. O, Ozzy, ty jesteś za duży. Ozzy! Co mi goś? O, tu. Tak. Leci i trzecie maleństwo. Czarne jak noc. Jak tatuś. Tatusia już nie ma, bo tatuś zaczął rozrabiać. Połamał Edziowi rękę. No i żeśmy go sprzedali. On był przewidziany do sprzedania. No ale tak jakoś był. O! Zatarasowaliśmy drogę. Prawdziwy chłop przy prawdziwej robocie. Od tego nas nikt nie zwolni. Coś podobnego. To jest... Złoto na nasze pola. Na tym złocie rośnie najlepsza żywność. A był taki... Błoto, tak. Na dzień dzisiejszy rośnie błoto. Ale był taki czas, że zrobiła się nagonka. To było ze 30 lat temu. Jeszcze moi rodzice gospodarzyli. Jak zaczęły wchodzić takie już nawozy, 40 nawet lat temu. I tata jeździł na szkolenia, tam uczono, jakie nawozy, że to jest przyszłość. I właśnie była nagonka na obornik, że obornik to jest samo zło. Ziemniaki na oborniku są niedobre. Obornik jest przeżytkiem. Wszystko, co złe, to obornik. Nawet powiem wam, że mieliśmy takie przypadki, że ludzie jak usłyszeli, klienci, że ziemniak jest wyhodowany na oborniku, to go nie chcieli, bo to jest niedobre, a fuj, jak może być na oborniku. A dzisiaj z kolei odwróciło się wszystko, jest powrót do natury i nie chcemy już tej chemii. Jest powrót do obornika. Do obornika, który od zawsze był szanowany, potem wyśmiewany, a dzisiaj wraca do łask. A tu pan Donald. Donio. Chodź mi, Kosie. Piękny dzień, kolejny z tak pięknych, słonecznych. Wszystko budzi się do życia. Dzisiaj jest przymrozek, -2. Pięknie tutaj oszronione. Franiu, chodź! Chodź, Franiu! Chodź! No chodź! Cześć! No chodź, nie bój się. Chodź. Ozik! I tak wygląda każdy poranek. Walka o teren. Która więcej atencji, właściwie wszystkie domagają się o atencję, ale która więcej uwagi naszej tutaj uzyska. Młody gania, zapoznaje się z terenem, ma dopiero kilka dni. Ogólnie bydło u nas chodzi na zewnątrz luzem, bo uważamy, że w naturze najlepiej się rozwija, najlepiej rośnie, mięśnia się rozwijają, jelita prawidłowo funkcjonują i cielaki też nie są wiązane, one chodzą sobie luzem. Bydło, krowy zganiamy do obory tylko na czas wycieleń, żeby mieć to wszystko pod kontrolą, widzieć jak to się odbywa, żeby ewentualnie móc pomóc. A cielaki jak tylko się oswoją już z zapachem z zewnątrz,
wychodzą i dokazują, jak tylko się da. Chodź, piesku, idź, idź. No idź. Pewnie pojawi się pytanie, czy psy nie robią krzywdy cielętom, czy nie startują do nich. Nie, one żyją w zgodzie, są nauczone tutaj wszystkie nasze zwierzęta żyć w zgodzie. Psy z kotami, nieraz to może tak wygląda, że one atakują, że gdzieś tam dokuczają. One się w ten sposób bawią, gonią się, przyduszają. Ozzy, był taki moment przedwczoraj, że jak ten maluszek, jeden z dwóch, wyszedł na zewnątrz, to próbował przystartować, no ale my tutaj pilnujemy. Ozzy został odciągnięty, wytłumaczyliśmy mu. Psy też rozumieją. O, i właśnie maluszek sobie wychodzi, wystawia nosek, Mikuś go obwąchuje. Tak, kiedyś mieliśmy... Ci, co już oglądają nas od samego początku, mieliśmy bardzo dużo bydła i tych cieląt było też dużo, jak się krowy zaczęły wycielać. No i tak jak mówię, zawsze one chodziły luzem przy matkach i rano czy po południu, jak się idzie do obrządku, żeśmy otwierali drzwi i te cielęta sobie wylatywały. I tak jak wyleciało 16, 17 sztuk, to tutaj wszędzie było pełno cieląt i te psy pomiędzy nimi. No Ozika jeszcze nie było, był Lolek, ale Lolek już odszedł. No i te psy razem z tymi cielętami. Ale jakie one tutaj psoty robiły, uwierzcie, mama nieraz to już dostawała białej gorączki. To wyszły na podwórko. Wstydliwy jest. Wstydzi się was. I kwiatki poszły w ruch. Wszystkie wiadra porozwalały. Fartuchy jak gdzieś jakieś wisiały. A jak mama powiesiła pranie na sznurach tutaj za stodołą i zapomniała na noc pozbierać, czy chciała, żeby doszło, to rano już, uwierzcie, nie miała co zbierać. I co wy tutaj zaglądacie? Co, Mikuś, tu zaglądasz? No chodź. Cielątka jeszcze teraz tutaj nas buckają, dadzą się pogłaskać, ale będziemy je zaraz kolczykować, bo taki jest wymóg i wtedy już będą nas omijać szerokim łukiem. Miku, idziemy. Idziemy na jajko. No chodź, ty już czekasz. Wiesz, co będzie, nie? Jajko. Świeżutkie. Jeszcze ciepłe. Dopiero zebrane. Chodź. No chodź. Pomału. Pomału. Nie całe. Chodź. Chodź, 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 chodź. No, Ozzy. Proszę. Masz i Mikuś. No masz. Dość, daj tu Mikusiowi trochę. No, masz. Mikuś jest już starym pieskiem. Przybłęda też, żeśmy go przywieźli jako szczeniaczka. I bardzo nam chorował, ledwo się wylizał. Ozzy, pies młody. Skorupek nie dostaniesz. Jajko. Wielu z was pyta się, po co psu jajko. Jajko ma bardzo dużo różnych mikroelementów, które również i psu pozwalają się prawidłowo rozwijać. Zobaczcie, jak jemu błyszczy sierść. Pies, który zjada jedno jajko na surowo dziennie, ma piękną, zdrową sierść. Piękne zęby, nie choruje. O, mamusia! O królu.
co zbój, uciekaj. Swoją porcję dzienną jajka zjadł. No i tak jak mówię, jajko bardzo dobrze wpływa na rozwój psa, na budowę ich kości. No a przede wszystkim na sierść, na to, że on jest po prostu zdrowy. Tak samo jak człowiek powinien jeść dużo jajek, tak i pies. Uciekaj, bo ja mam w kieszeniach jeszcze. Uciekaj, bo mi wytłuczesz jajka. Jajka. Noszę po kieszeniach. Teraz można powiedzieć, że jestem kobieta z jajami. Nie ma, już dostałeś. Jajka, zobaczcie. Bialutkie, śnieżno-białe. Takie bardziej ekri i jajka takie niebieskawe. Trzy rodzaje kur i trzy umaszczenia skorupek. Nasza działka przylega praktycznie do lasu. Tam za ogrodzeniem są już rozlewiska rzeczki. Jeszcze kiedyś, jak byłam mała, nie była uruchomiona elektrownia wodna, to można było dojść bezpośrednio do rzeki. Tych rozlewisk nie było. Były pokrzywy, które jako dziecko mama kazała mi zbierać dla świń i dla kur. Później jak już zrobiono elektrownię, to tutaj stan wody został spiętrzony, no i powstały takie rozlewiska. Jak idą te drzewa, jak są posadzone te drzewa, to już jest granica naszej posesji i tutaj mamy tylko taki malutki kawałeczek łąki, ale dogadaliśmy się z sąsiadami tutaj obok, jednymi, drugimi i użyczyli nam swoje kawałki łąk. I co roku tutaj nasze bydło jest już, jak się wycielą, wypuszczane i one chodzą calutki praktycznie rok. Są zganiane do obory tylko na okres wycieleń, żeby to dokonało się pod naszym okiem, żebyśmy mogli mieć wgląd na wycielenia, no i w razie co pomóc. A tak one tutaj sobie ścielaczkami chodzą, bardzo fajnie można tutaj zaobserwować ich takie zachowania stadne, zachowania pierwotne i naturalne. Takie zwierzęta, które chodzą sobie tutaj w naturze, w ogóle, które żyją zgodnie z naturą, chodzą swobodnie, nie są w zamknięciu przez większość roku, zdecydowanie lepiej się rozwijają, są zdrowsze. Krowy łatwiej się wycielają, cielęta są przede wszystkim bardziej umięśnione, mają zdrowiutkie kości i nie chorują, one praktycznie w ogóle nie chorują. Nasze bydełko też już niedługo tutaj zostanie wypuszczone. Musimy tylko jeszcze wywieźć tą pryzmę obornika, solidnie naścielić, no i jeszcze troszkę poczekamy, tak może z miesiąc, może ze 3 tygodnie, żeby te cielątka się wzmocniły, nabrały takiej krzepkości, chociaż to tutaj nie ma większego znaczenia, bo one są już w łonie matki przystosowane do warunków naturalnych, bo tutaj chodzą praktycznie calutki rok, także to nie ma większego znaczenia. No, ale jakoś tak jeszcze jednak jest dosyć chłodno i niech one sobie tam jeszcze posiedzą, żeby się zrobiło troszkę cieplej i będziemy je tutaj wypuszczać. Sroka poleciała. Ptaszki śpiewają. Teraz o poranku można wszystkie głosy tutaj odsłuchiwać. Ptaki najbardziej intensywnie śpiewają. Jeżeli kiedykolwiek byście chcieli usłyszeć ich taki prawdziwy koncert, moc ich śpiewu, to od świtu, jak tylko słonko wstanie, tak do godziny maksymalnie 10:00, one wtedy są najbardziej aktywne. Później przechodzą w taki stan spoczynku, mniejszej aktywności i dopiero pod wieczór znowu się uaktywniają. Ale nie wszystkie gatunki. Jednak najbardziej aktywne ptaki są rano, o poranku, o świcie. Także jeżeli będziecie chcieli posłuchać, to trzeba troszkę wcześniej 4 litery zwlec, aby właśnie napawać się pięknym ptasiego śpiewu. Ja się tutaj napawam do woli, bo mam las za sobą. Pięknie śpiewają. A z wami się na dzień dzisiejszy żegnam. Życzę wam radości, zadowolenia i możliwości słuchania takich odgłosów
każdego dnia, bo jest to naprawdę relaksujące. Do następnego.